Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zosada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Piekary. Jak morale po utracie sejmiku, panie pośle? Czy powiem tak? Ja cenię marszałka za jego taką sprawność zarządzania, ale absolutnie tutaj negatywnie odnoszę się do tej wolty politycznej. Rozumie pan... Dlaczego do niej doszło? Rozumie pan argumenty marszałka? E, nie do końca rozumiem argumentów marszałka, ponieważ jeżeli rzeczywiście jest tak źle, jak mówi, to powinien też zrezygnować z urzędu marszałkowskiego. Zrezygnować z, tak. z funkcji marszałka, tak. z stanowiska marszałka. Hmm. O jednym z tych argumentów, o których mówi marszałek, będzie dzisiaj na sesji, nadzwyczajnej sesji sejmiku, to chodzi o Fundusz górnośląski. Marszałek Chełstowski alarmował... Partię w, w tej sprawie, w sprawie odpowiedzialności na przykład wicemarszałka Kałuży ówczesnego, ale partia nie chcieli słuchać. No powiem są wszelkie służby i absolutnie, jeżeli tam były nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić do, 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 do szpiku kości, że tak powiem. I wszystkie osoby, które były za to odpowiedzialne, powinny ponieść tą odpowiedzialność. tak? Także absolutnie tutaj, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, powinno być to wyjaśnione całkowicie. Jaka w ogóle będzie przyszłość Wojciecha Kałuży? Tak jest jakaś przyszłość dla niego w prawie i sprawiedliwości? Nie jest. Jak gdyby mój tutaj no, zakres, zakres odpowiedzialności działania e, jest w klubie i, i funkcjonuje. Myślę, że teraz. Brałbym wagon go na listę, na przykład wyobrażam sobie go na listę Ale Ja, ja takiej decyzji, ja taki decyzji nie będę podejmował. Ja takiej decyzji nie no, będę podejmował. Na pewno. Czy pan przez, sobie przez, e, przez przejście, jak gdyby tutaj mieliśmy możliwość e, przez pewien czas zarządzać. zarządzać województwem urzędu marszałkowskim i myślę, że to dla województwa śląskiego, dla Śląska było dobre, dobry okres. Kolejny argument marszałka: brak obiecanych dla województwa pieniędzy po przejęciu władzy, takowe rzeczywiście były obiecane. No, ale jak brak, jak fundusz transformacji śląska jest na horyzoncie? No widzi pan, panie, panie redaktorze, tak, byłem sprawozdawcą, mieliśmy połączone komisje. Aktywów państwowych, energii, aktywów państwowych, gospodarki rozwoju. I ta ustawa została przyjęta w Sejmie, i to jest wynik umowy społecznej. Ta, ta ustawa będzie tworzyła Fundusz Transformacji Śląska w formie spółki akcyjnej. To będzie takie narzędzie, które. Tak to nawet pan Koloż mówił, na, na wzór Polskiego Funduszu Rozwoju. Tak, żeby tutaj na Śląsku, były transferowane środki, które będą tej transformacji służyć. Jest pośle, to 800, tylko, milionów 800 milionów w skali 10 lat. 800 milionów w skali 10 lat? Tak. Czyli to jest ja myślałem, że 100 milionów, a to jest 80. 100 milionów 100 milionów od 2024 roku, tak? Teraz będzie dokapitalizowanie spółki, która mało. To co za istnieje. pieniądze? 100 milionów? Ale to, jest, są, to są pieniądze, które będą po pierwsze służyć transformacji śląska, po drugie, będą narzędziem, bo spółka. Fundusz Transformacji Śląska ma za zadanie być takim narzędziem, które właśnie będzie tą transformację wspierać, więc tam będą różne środki, nie tylko te, które są w spółce, ale też że takie środki, które mogą przyjść z zewnętrznie i będą, będzie spółka takim operatorem tych środków, tak? Będzie można wspierać partnerstwo publiczno-prywatne, będzie można... To to momentu o tym ty, Andrzej tak, Gawron, posłuch Prawej Sprawiedliwości, jest z nami, dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz wyraźń, witam. Po raz drugi pan i Państwa witamy. Rozmawiamy o Funduszu Transformacji Śląska. To ustawa niedawno przyjęta przez Sejm, Pan Poseł Sprawozdawca. Przed nami, przed Państwem. 100 milionów złotych to jest mniej więcej kwota. 2024, 2025, następne 100 milionów, 2026, następne 100 milionów. Proszę za te pieniądze moglibyśmy sobie, każdy z nas, by sobie życie ułożył. A czy Tym pieniądze to wszystko? Publicznej. Ja pamiętam, ja pamiętam właśnie. Czy pieniądze to, publicznej. to wszystko? Nie, doskonale. No. Jeszcze miłość, szczęście, tak, nie, 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 nie. Były młodość. pieniądze bardzo wysokie. Pieniądze były na przykład na reformę kolei jeszcze za platformy obywatelskie, niestety nie umieli ich wydać, tak? Więc trzeba mieć narzędzia do tego, żeby pieniądze dobrze wydawać. Mójcie, no dobrze to za, za te 100 milionów to wie pan, parę torów można sobie ale pociągnąć, tak albo dwie ale drogi Tak jak powiedziałem, to są pieniądze, które a będą w przeznaczone z budżetu państwa, ale to jest pewne narzędzie. Tak jak powiedziałem, będzie cały czas można pozyskiwać środki, razem robić montaż finansowy środkami europejskimi, więc to będzie narzędzie do wykorzystywania dodatkowych środków. Też do partnerstwa publiczno-prywatnego. Na przykład... O środkach tych unijnych, to jeszcze porozmawiamy. Natomiast Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w skali dekady znaczy zapowiedział, stwierdził: w skali dekady Śląsk potrzebuje, czy będzie potrzebował 100 miliardów złotych, to jest 10 miliardów rocznie. Na transformację właśnie. To, co dzisiaj zapisano w ustawie o funduszu, to jest jedna. 100 na tej kwoty. Ale powiedziałem, przecież liczymy też na środki z Unii Europejskiej, te środki nam się należą i dostaniemy te środki. A oprócz tego wiadomo, że są inne działania, które montują finansowo, to nie są tylko czyste dotacje, czyste dotacje z Unii Europejskiej, to są też pieniądze pożyczkowe, także to, są, to jest cały zbiór pewnych instrumentów finansowych. Sama wielkość tych miliardów, no tak, to są duże pieniądze, które trzeba tutaj transformować Śląsk. Ale tak jak powiedziałem, żeby to robić skutecznie, dobrze i efektywnie, to trzeba mieć do tego narzędzia. I takim narzędziem między innymi będzie Fundusz Transformacji Śląska, Województwa Śląskiego. Tylko y, rozumiem, że mówimy cały czas o tych samych pieniądzach. Fundusze unijne są zaplanowane, za, zostały zaplanowane wcześniej, wiemy o y, mniej więcej, y, co się w nich znajduje, zaraz o, tych, o tym porozmawiamy. Y, jedyne nowe pieniądze w, przeznaczone na transformację to jest te 100 milionów złotych. Ale tam są takie mechanizmy przewidziane w tej ustawie, że cały czas zgodnie z potrzebami transformacji na Śląsku będzie można dokapitalizować. Więc absolutnie będzie tutaj można. tak oczywiście, absolutnie. To są pieniądze, które są zapewnione w ustawie. A to jest narzędzie, które tak jak powiedziałem, żeby dobrze funkcjonowało i żeby tutaj transformację przeprowadzało sprawne narzędzie, tak jak na przykład Polski Fundusz Rozwoju w czasie pandemii, był takim narzędziem, że mógł szybko, sprawnie bardzo duże miliardy przeprowadzić do przedsiębiorców. Ja myślałem w pewnym momencie, panie pośle, że prezes Kaczyński to się przejęzyczył, bo chodziło o 100 milionów złotych, jak w tym funduszu, nie a nie 100 się miliardów. To, że, my, że pan prezes Kaczyński się nie my, Nie przejęzycza. Nie, nie nie myli się, nigdy. nigdy się nie myli. To widać też właśnie w tych inwestycjach, które cały czas prowadzimy, pan... są wykonywane. Baltic Pipe, który został zbudowany dwa, trzy, cztery dni temu była już docelowa przepustowość osiągnięta tego gazociągu 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Także to wszystko, co jest zapowiadane, jest zrealizowane. Przez Kaczyński się nie myli, to pan tak poważnie, czy z lekkim Tak przekonsem? całkowicie poważnie. Nigdy się nie myli. Ja, powiem tak, nie ma ludzi nieomylnych nie ma ludzi nieomylnych aczkolwiek, gdyby znaleźć aczkolwiek, takiego, który jest najbliższy tej nieomylności nie znalazłem takiej wielkiej e, jakiejś e, e, pomyłki u pana prezesa rozumiem, panie pośle e, tak swoją drogą jeszcze, Ja to jest 100 miliardów wy e, zapisujecie w ustawie 100 milionów a premier to połowę tej kwoty z 50 Milionów, jak spekulowano, czy 30 milionów, to chciały piłkarzom dać za postawę heroiczną na, na Mistrzostwach Świata. Ja nigdzie nie widziałem, to w mediach była taka informacja. Wiem, że na pewno, jak każda reprezentacja w, w każdym kraju jedzie, to trzeba ją jakoś zmotywować. Chociaż ja uważam, że piłkarze zarabiają tak dużo, że tej motywacji nie powinni mieć takiej tutaj ze strony państwa. Zarabiają dużo w klubach, zarabiają. Jako piłkarze danej drużyny i rzeczywiście dla nich to powinno być zaszczyt, że reprezentacja Polski prosi ich o to, żeby zagrali w takim turnieju. To jest promocja dla nich osobiście, jeżeli jest dobry występ, no jeżeli jest kiepski, to jest antypromocja. No a, niestety nie, wszyscy, nie wszyscy z tego skorzystali. No nie wszyscy piłkarze z tego korzystali. Um. Szczęsny sobie zrobił super promocję. Inni nie będę może wymieniał z nazwiska, może trochę mniejszą promocję. No dobrze, to wracając do ustawy o Funduszu Transformacji Środka, ona przechodzi przez Sejm, załóżmy. E, i... Już przeszła, w tej chwili pójdzie do Senatu tak. i znowu... W mu prawki tak i będzie już za... Wychodzi, wychodzi z tak, Sejmu, tak, tak, prezydent tak, tak, i tak dalej, tak, tak. ścieżka legislacyjna. Tak, tak. Powstaje nowa, kolejna spółka, to taka coś jak CPK z zarządem, radą nadzorczą do, do nadzorowania tego wszystkiego, z stanowiskami do obsadzenia? Tylko, że ta spółka jest już konkretnie zorganizowana. Będą przedstawiciele ministerstwa, będą przedstawiciele Sejmiku, będą przedstawiciele tutaj strony społecznej, jeżeli chodzi o związki zawodowe, więc to będzie taka konstrukcja, która będzie powodować, że naprawdę tu ludzie ze Śląska będą też decydować o tym, co się tutaj będzie działo. Jaka transformacja ministro, będzie przyprowadzać? ze Śląska w takim no, razie. Powiem tak, to będą przedstawiciele ministerstw, ale merytoryczni, tak? Chodzi mi o radę nadzorczą. Mówię teraz konkretnie o radzie nadzorczej. Zarząd oczywiście też będzie powołany i tutaj tu będzie bardzo, jak gdyby duża rola, bo zarząd będzie jakby konstruował strategię transformacji. Ta strategia będzie pięcioletnia. Pięcioletnia strategia. Będzie miał na to um, trochę czasu, ale. Ale Myślę, ta 2000... strategia jest. No, Nie, strategia, opracowana... Musi być strategia opracowana przez y, tą spółkę. Ten przez fundusz. spółkę. No bo wie pan, przez ten fundusz, bo no, spółka. Nad to... transformacją od paru lat komentarze. debatuje y, Urząd Marszałkowski. Tak, debatuje. Nad transformacją no, debatuje. No, no i właśnie wiem, w poniedziałek projekty zostały zatwierdzone. Ja debatuje i dlatego też właśnie wysokiego w tej rangą komisarza, dla, komisji, komisji Europejskiej. W tej Radzie nadzorczej funduszu y, będzie dwóch przedstawicieli sejmiku. To I znaczy będzie można... Na przykład, czy czy to I Będzie radni? można, no to, to już przedstawią tutaj strona, strona samorządowa, przedstawi te dwie propozycje. Przepraszam bardzo. I na, pewno, I na pewno będą te strategie korelowane. A samorządowcy z gmin górniczych na przykład? Samorządowcy z gmin górniczych, nie jest to przewidziane w tym projekcie ustawy. Myślę, że samorząd będzie reprezentowany właśnie przez Sejmik. Tutaj, jeżeli chodzi o gminy górnicze, mają dodatkowe możliwości działania w A tych że samorządy, samorządy pominęliście w tym Tak ustawie. zostało skonstruowane. To jest realizacja umowy społecznej, tak też strona społeczna widziała konstrukcję tego funduszu. A samorządowcy też podpisywali się pod tą umową społeczną. Ja w umowie Więc społecznej, dlaczego? w konstrukcji dlaczego nie uczestniczyłem, nie trzeba zadać pytanie panu tym panu, który którzy w tych rozmowach uczestniczyli. to pan był sprawozdawcą ustawy. A... Sprawozdawcą ustawy, tak, ale ustawa jest wynikiem, tak jak powiedziałem, porozumienia, które zostało zawarte między rządem, a stanowiskiem. A to pan społeczną. nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego nie ma samorzą... samorządowców, no to Można powiedzieć, dlaczego nie ma, no nie wiem, no przedstawicieli Izby Rzemieślniczej. No, no naprawdę, no, to, no moglibyśmy tak gdybać. Jest taka naprawdę koncepcja. to jest taki, taka analogia? Pan dostrzega, więc dlaczego nie ma... Dostrzegam, dostrzegam analogię. Izby Rzemieślniczej, dlaczego nie ma samorząd, repre... ta sama samorząd reprezentuje reprezentuje Sejmik śląskiego. Myślę, że to tak Śląskiego. Biorąc pod uwagę wydatki, to wie pan, jak tak z doświadczenia oczywiście, parę milionów złotych z tych stół, które będą zaplanowane, to pójdzie każde, na pensję, każde taka, siedzibę i samochody. Każde takie przedsięwzięcie ma swoje koszty. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie będą efekty tego działania, więc do każdego, chyba marca, każdego roku sprawozdanie będzie musiała ma, musiał fundusz, zarząd funduszy złożyć i, i będzie można skontrolować, czy te efekty, które są założone, są realizowane. Naprawdę jest to dobra konstrukcja, ja mogę po, pochwalić stronę społeczną i rząd, że tak, w, takim, w takim jak gdyby wymiarze się dogadali, jest to realizowane. Moim zdaniem to będzie korzystne dla Śląska, spotkamy się za rok, za dwa i może będziemy mogli to, panie dyrektorze ocenić wtedy po efektach. No, z całą pewnością, natomiast gdy pan był w stanie odsłonić nam Odrobinę tej emisji. To jak to ma działać? Na przykład, to, to, to będzie spółka, która będzie, nie wiem, przejmować z, z SRK majątek produkcyjny, przekazywać musi, samorządom? Spółka musi opracować swoją, swoją strategię. Tam będą dokładne e, dokładny, dokładny plan, jak realizować ten, ten, te, te działania. E, między innymi tam też podkreślona bardzo mocno rola Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I e, powinien fundusz mieć takie narzędzia, wsparcia. Czy poprzez gwarancje kredytowe, czy poprzez jakieś preferencyjne pożyczki, żeby chronić właśnie te miejsca pracy, rozwijać pewne zasoby, które tutaj na Śląsku może jeszcze mają potencjał, ale nie mają tej siły finansowej, żeby, żeby wesprzeć właśnie poprzez to, że wygaszamy wydobycie, tak niestety. E, musimy też wspierać inne dziedziny gospodarki, które. Ja już nie wiem, czy wy, 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 rząd wygasza, czy, czy nie wygasza. Ciężko no to powiedzieć. To jest zasługa po... pana Timmermansa, Także e, jeżeli myśmy go. Tutaj, ja myślałem, tak, że premier się myśmy tak e, tutaj go witali, e, nie wiem, z wszystkimi honorami na Śląsku, ja uważam, że to jest ta osoba, która jest odpowiedzialna za likwidację górnictwa. Hmm, w porządku. No tak. No, no dobrze, dobrze, rozumiem. To, pan, to, to jest jakby tak. Ale... konstruktor zielonego ładu w Europie. Ale to premier Szydło zamknęła. Rząd premier Szydło, no tak, Szydło pod, zamknął kopalnię Krupińskiej, kopalnię Szydło, kopalnię Pod, pod presją Unii Europejskiej. Ale Niestety, no takie są a wymagania. A pod presją czyją? czyją presją takie są wymagania. Premier no Szydło wybrać. obiecywała, że nie zamknie żadnej kopalni ale, na wiem, co, zawsze założenia są takie, które starają się uwzględnić nasze realia, ale potem się zderzamy z realiami obiecujemy europejskimi. obiecujemy coś w wyborach, a potem się zderzamy. Nie, nie, no to, to tak samo jak teraz z KPO, tak? To, nie to, to było, jeszcze jedno nie, pytanie, było, zanim nie było takich Chwileczkę. warunków. Przerywam na moment, zanim jeszcze zapytam o KPO, jeszcze jedna y, rzecz. Y, ta nieufność taka naturalna y, wobec y, tego przedsięwzięcia, który, o którym Pan mówi, to wynika z, y, nie tylko moja oczywiście, ale wynika z tego, że nie, pamięta, program dla Śląska był taki, y, który też miał... Y, z, Postawić Śląsk cywilizacyjnie na nogi, to wie pan dzisiaj trup nieboszczyk. Ja się do, nie byłem blisko programu dla Śląska. To, by, to były hasła takie zapowiadane, które i tak dalej, ale ja widzę ze swojej perspektywy, jakie inwestycje w moich gminach, w, moich, w mojej okolicy zostały wykonane. Tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Jeżeli chodzi na przykład o bazę paliw w Boronowie, gdzie od 65 roku nie wybudowano ani jednego zbiornika na paliwo. W tej chwili buduje się trzeci zbiornik na paliwo, gdzie jest rurociąg, pierwszy raz rurociąg do Czebini, żeby zasilić Górny Śląsk, budowany... Także to są inwestycje, które się dzieją. Oczywiście zawsze mogło być tych pieniędzy więcej. I liczymy na to, że tak będzie. A ponieważ właśnie będzie to, Fundusz Transformacji Śląska, gdzie będą przedstawiciele e, rządu też, również ministrów Będą przedstawiciele rządu, ale I nie będzie przedstawicieli my, samorządu. My będziemy żądać też... Będą przedstawiciele samorządu. Naprawdę nie rozbudowujmy struktur. Tak jak pan powiedział, koszty też są ważne. To, to ile, ile koszty osób? powinny być jak najmniejsze. 7 siedem, siedem w Radzie Nadzorczej osób, co najmniej siedem radzie, osób w Radzie Nadzorczej, wtedy na Rada Nadzorczej będzie mogła podejmować decyzję. A w, a w zarządzie trzy osoby. Trzy osoby. Trzy to do 5. Czyli to jest 10 osób? Trzy do pięciu. 3 do, do pięciu. Czyli 10-12 osób i wśród nich nie ma miejsca na ani Ale jednego prezydenta, Ale są przedstawiciele, są przedstawiciele, przedstawiciele, Sejmiku. I Sejmik naprawdę ma, tutaj że to inny, ma koordynować. Inna bajka. Sejmik ma też środki Unii Europejskiej te, takie regionalne, więc tutaj powinna być ta ścisła współpraca. I to jest jeden, bardzo dobre rozwiązanie. Jeden komentarz. Jerzy Markowski, osoba, człowiek... Na z pewno zna się na górnictwie. Tak, zna się na górnictwie. On mówi dzisiaj tak. 7 miliardów, 300 milionów zysku górnictwa w trzech kwartałach tego roku i 100 milionów Funduszu Transformacji Śląska, to Jałmużna. Ale, panie redaktorze, tłumaczę, że to jest narzędzie. To jest narzędzie. To jest 100 milionów, które ma pozwolić funkcjonować dobrze i znaleźć strategię dla Śląska, a dodatkowe fundusze, gdzie będzie montaż finansowy, czy rządowych pieniędzy, czy pieniędzy z Unii Europejskiej, będzie przeprowadzany. I tutaj. Absolutnie tak, tak powinno to funkcjonować. Jeżeli będziemy mieli sprawne narzędzie, będziemy mogli sprawnie te środki, które do nas trafią na Śląsk, wykorzystywać. Jeżeli nie będziemy mieli tego narzędzia, to będzie tak jak za platformy, że nie wiedzieli co zrobić z pieniędzmi na kolei i po prostu przekazywali je gdzie indziej. No. A stacje, linie kolejowe były likwidowane, nie były modernizowane, dworce były po prostu no jak nie chcę powiedzieć. No dobrze, to teraz a propos pan, wspomnianego przez pana Timmermansa. Są pieniądze. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie mylić z funduszem transformacji. Tak, to jest inny fundusz. To jest inny fundusz. Tak. Wie pan ile tam? Pamięta pan? 10, 10 miliardów, miliardów złotych. złotych, tak. Ale daje Unia Europejska pytanie, kiedy my dostaniemy te pieniądze? Już powinna dać, dlaczego nie daje? Zgodnie z traktatami już powinna dać. Czy jedyną przeszkodą, by Polska dostała te pieniądze? I Śląsk dostał te pieniądze, których z całą pewnością potrzebuje, a tam dodajmy jeszcze jest yy, pośpiech jest wskazany, biorąc pod uwagę termin wydawania. Części tych pieniędzy, czy jedyną przeszkodą, żeby je uzyskać, to jest Zbigniew Ziobro dzisiaj? Nie. Jedyną przeszkodą jest brak woli politycznej ze strony Unii Europejskiej. A jest jakaś korzyść z postawy, tej dzisiejszej postawy polskiego rządu i, i, i kwestionowanych reform A Tu nie ma dużo do czynienia postawa polskiego rządu, ponieważ e, jak gdyby jest to projekt cały zablokowania środków Unii Europejskiej, obojętnie czy to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy to jest SKPO, KPO, czy to jest. E, środków spójności. Właśnie to jest projekt blokowania tych pieniędzy przez opozycję, wykorzystując Komisję Europejską, żeby zmienić władzę w Polsce. Tak to po prostu skonstruowano. Czy jest jakaś możliwość kompromisu? Sprawie, Zawsze jest pieniądze... możliwość kompromisu i trzeba cały czas rozmawiać, bo absolutnie te pieniądze Polsce, Śląskowi się przydadzą. Samość, a... A jest jakaś korzyść, jeszcze raz zapytam, z tych m.in. kwestionowanych reform ministra Ziobry w wymiarze sprawiedliwości? Te reformy powinny bardziej być skuteczne. Na pewno powinna skróci skrócić się czas e procesu i wszystkie te działania, które są w wymiarze sprawiedliwości i do tej pory podejmowane, no, nie przyniosły takiego efektu. Czyli nie ma, wiem, że nie ma za bardzo wiem, efektu. I wiem, że są następne działania pod, planowane, żeby jednak zmienić strukturę sądownictwa e, i spróbować w końcu efektywnie, e, efektywnie tutaj przeprowadzić reformę e, wymiaru sprawiedliwości tak, żeby wyroki były bardziej sprawiedliwe i szybkie. Bardziej sprawiedliwe. No ale to, pani pośle, w końcu, po siedmiu latach? Po e, to latach się cały czas dzieje. Niestety jest pewien opór też e, tych środowisk. E, niestety, no tak się to dzieje. Pamięta pan ministra sprawiedliwości, który miał Taki zakres władzy. No taki, sam, taki sam zakres władzy miała Platforma. Oni tam przez jakiś czas był prokurator niezależny. No tak, tak wybrali, tak skonstruowali. Panie 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 co e niech pan zostaje Platformy. To już dawno nieprawda. No ale y pan się odnosi do tego, czy miał ktoś w przeszłości. No to odnoszę się. Czy miał ktoś? No nie. Taki no. jak minister Ziobro, Platforma rządziła z PSL-em. PiS rządzi E, Powiem tak, to jest bardzo delikatna partia, Wymiar sprawiedliwości to jest bardzo delikatna materia I e, te takie może bardzo radykalne reformy Które starał się przeprowadzić e, Zbigniew Ziobro Spotkało się z pewnym oporem e, tego środowiska Moim zdaniem to może była trochę droga e, Taka e, no bardzo radykalna i może za radykalna e, Czy wy dotrzymacie w jednym kawałku do wyborów? Wy, w sensie absolutnie uważam, w że Polska. powinniśmy dotrzymać do wyboru w jednym kawałku <coughs> tylko prawica, która jest zjednoczona ma szansę osiągnąć dobry wynik wyborczy, wygrać wybory jeżeli się podzielimy, to tych wyborów nie wygramy tylko wy już się chyba podzieliliście nie, podzieliliśmy się, są zawsze dyskusje są różne, są różne czasami bardzo ostre dyskusje i spojrzenie na właśnie chociażby sprawy Unii Europejskiej, ale tak jak powiedziałem jeżeli chcemy wygrać, to musimy w tej dyskusji mieć jakieś ramy Trzeba wyciągać z tej dyskusji wnioski. Absolutnie nie możemy się podzielić. No, w, rozumiem, w porządku. Tylko, że jak słyszymy ministra, e, wiceministra właściwie polskiego rządu, który otwarcie, i nie tylko on naturalnie, e, krytykuje premiera Morawieckiego, e, mm. wspomina o, klę, o, o paśmie klęsk, coś takiego, czy niepowodzeń właśnie szefa rządu, to... To jest ta a, dyskusja, o, jesteśmy, jesteśmy, którą Pan ma na myśli? Jesteśmy formacją demokratyczną. Są różne zdania i jeżeli one nawet wybrzmiewają publicznie, chociaż mnie to trochę razi, bo tak powiem, uważam, że jeżeli nawet są te inne zdania, to powinny być bardziej w zamkniętym kręgu wyrażane, a nie poprzez kamery i media. Ale nawet na tym poziomie, jak gdyby pewnych nieporozumień i może innego zdania, no też trzeba szukać porozumienia, bo tak jak powiedziałem. Prawica może wygrać, wygrać tylko wtedy, kiedy będzie zjednoczona. No, ten wiceminister, chodzi o wiceministra ozdoby, to chyba stanowisko traci właśnie, więc tak, tak, tak wygląda ta dyskusja. No tam są, to był odpowiedzialny za, za, za różne dzieła, działy w Ministerstwie Środowiska, chociażby nadzorował inspekcję chyba ochrony środowiska i rzeczywiście no, nie wchodzę w to tak głęboko, to jest decyzja jak gdyby na forum rządu czy jego działania dawały efekty, czy nie dawały. No trudno mi to jest komentować. Na pewno trzeba robić wszystko, żeby ochrona środowiska naprawdę weszła na wyższy poziom, bo niestety bo niestety, no, do tej pory nie zawsze te firmy, które funkcjonują w tym obszarze spełniają te wszystkie standardy. No, a jak wiemy i się domyślamy, chodziło, poszło właściwie tylko o krytykę premiera Morawieckiego. Panie pośle, czy i pan czeka na, wspomnijmy na koniec, na wyniki spisu powszechnego, zwłaszcza te wyniki, które dotyczą Śląska? Absolutnie, panie redaktorze, czekam. Od czasu do czasu sprawdzam raporty, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny <toszczędzio> i nie widzę tych wyników. Ja też nie widzę tych wyników. Czy pan jest w stanie wytłumaczyć albo sprawdzić, z czego wynika to opóźnienie? Panie Redaktorze, powiem tak, nie rozumiem tego opóźnienia. Moim zdaniem, to, bo dużo osób tu na Śląsku czeka na te wyniki i całkowicie to rozumie. I panu deklaruje dzisiaj w studio, że podejmę jako poseł działania, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak to opornie idzie, dlaczego jeszcze... Pan nie próbował e, e, na razie nie dam, Myślałem, że to nie. lada dzień się pojawi. No, lada dzień, to wie pan, to no ja był wiem, termin ale wrzesień, były, listopad. Były po, kolei, były po kolei pewne dane przedstawiane ze spisu powszechnego. Myślałem, że to będzie jedne z takich danych, które w jakiejś pierwszej kolejności... Zostaną może nie całkiem w pierwszej, ale w jakiejś tam kolejności zostaną podane. Do tej pory się nie pokazały. Tak powiedziałem, dużo osób na Śląsku czeka na te wyniki, więc ja obiecuję tu panu, że na pewno zwrócę się do głosu, dlaczego jeszcze to, e, te terminy są odkładane. To, to rodzi nie oczywiście... rozumiem tego. To jest system elektroniczny, na pewno te dane są jakoś. Nie rozumiem tego. E, to oczywiście rodzi różne spekulacje. Pan poseł, jak być może państwo nie pamiętacie, w spisie powszechnym e, zadeklarował narodowość śląską i polską. I w tej, w tej konkretnej sytuacji to właściwie, nie wiem, może nie potrafią się tych Ślązaków doliczyć w, w, w Gusie, czy jest ich tak dużo, no, no, że ktoś możemy, się przerazi. Tak, tutaj, co co pan o tym? Chodzi? Możemy tutaj spekulować, e, możemy spekulować ja już Polską myśląską. Więc myślę, że myślę, że tutaj trzeba to wyjaśnić po prostu i e, przecież te dane są i prędzej czy później będą musiały być pokazane e, i oby to było szybciej, no bo są niepotrzebne jakieś tam właśnie domysły, jakieś komentarze. E, najlepiej po prostu te dane upublicznić. Andrzej Gawron, poseł Prawa i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. Dzięki. Miłego dnia. dnia do również. zobaczenia i do usłyszenia.